chciałbyś zacząć grać w stylu koktajl piano powolnym, leniwym, w stylu kapitalnym do kotleta i długiego siedzenia, który zachwyca nas pięknymi brzmieniami? Cześć! Z tej strony Mariusz Szczecina z Akademii Pianina i dzisiaj przeprowadzę Cię krok po kroku, jak zacząć grać w stylu koktajl piano. Zapraszam serdecznie. Koktajl piano jest stylem, który jest przede wszystkim wolny, a dzięki temu mamy czas na to, żeby zastanowić się troszeczkę nad następnym ruchem, który wykonamy za pianinem. Dlatego bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, żeby usiąść do tej lekcji i grać razem ze mną. Będziemy sobie pracować na progresji 1, 6, 4, 5. I teraz dwa słowa o tym, co to jest od samego początku. Będziemy grać w skali C-dur. Dźwięki C-dur to C, D, E, F, G, A, B. No i znowu C, prawda? Na każdym z tych dźwięków możemy utworzyć akord. Akord budowany jest na zasadzie tercjowej, a więc w przybliżeniu co trzeci dźwięk musimy nacisnąć, aby stworzyć akord, prawda? Na pierwszym dźwięku będziemy tworzyć C, C-dur. Na drugim mamy D-moll, na trzecim mamy E-moll, F-dur, G-dur, A-moll, bez zmniejszone i C, prawda? My będziemy grać na pierwszym dźwięku, czyli akord C. Na szóstym dźwięku, czyli A-moll, na czwartym dźwięku, czyli raz, dwa, trzy, cztery, F-dur i na piątym dźwięku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zagramy sobie G-dur. Zagraj ze mną. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Doskonale, kiedy mamy już opanowane te cztery akordy, możemy sobie je dokoloryzować. I teraz dokoloryzujemy sobie dwoma dźwiękami. W przypadku akordów durowych, czyli C-dur, F-dur i G-dur, dokoloryzujemy sobie je dźwiękiem 9. Gdzie on się znajduje? Budujemy sobie akordy, prawda? Wiemy już, że budowane są na zasadzie tercjowej, czyli 1, 3, 5, 7, 9. Ok? Tutaj mamy 9. Dalej mamy 11, 13 i zaczynamy od początku. Tutaj jest dziewiątka, więc widzimy, że jest to zawsze 2,5 tony wyżej w stosunku do prymy, czyli do tego pierwszego dźwięku naszego podstawowego akordu. Raz i dwa, prawda? O. I to jest C add 2. Jak niektórzy nazywają, albo po prostu możemy powiedzieć C add 9. Dobrze. Zagramy sobie ten akord w przypadku C. Zagramy sobie tak samo w przypadku F. I zagramy sobie tak samo w przypadku G. Ok? Wszystkie te trzy akordy będą z dodaną dziewiątką. Dobrze. W takim razie, co zrobić z akordem molowym? Do akordu molowego dodamy sobie dźwięk numer 7. Mamy akord molowy. 1, 3, 5, 7. Czyli G. Tym razem idziemy w tył, a więc będziemy się cofać 2,5 tony niżej w stosunku do pierwszego dźwięku tego akordu. Doskonale. To jest krok drugi. W kroku trzecim będziemy chcieć sobie rozłożyć te dźwięki na klawiaturze. A więc w przypadku C-dur prymę, czyli pierwszy dźwięk, wyrzucimy sobie o oktawę niżej, ok? Czyli pierwszy dźwięk będziemy naciskać tu, a później wracamy do oktawy wyżej i zagramy wszystkie pozostałe trzy dźwięki, ok? Czyli raz i dwa i trzy i cztery. Tak samo z F. Raz i dwa i trzy i cztery. Z G. Raz i dwa i trzy i 4 i A będzie miało dokładnie to samo, raz i 2, gramy siódemkę i 3 i 4. Dobrze, poukładajmy sobie to teraz w odpowiedniej kolejności. C, raz i 2, A-moll i 3 i 4, F-dur i raz i 2. Zwróć uwagę, że przy A-moll i przy F-dur odbijamy na dokładnie takie same 3 dźwięki, prawda? I później mamy jeszcze G. Doskonale. Co dalej możemy jeszcze zrobić? Dołożymy sobie jeszcze quick five oraz prymę wygramy sobie oktawami. W jaki sposób? Jeżeli sobie złapiemy ten akord tutaj, to piąty dźwięk będzie nam wyznaczał quick five, czyli będziemy mieć i raz, ok? I dwa. Przy A-moll będzie dokładnie tak samo. Zobacz, kładziemy sobie dłoń na A-moll i pod kciukiem już mamy piąty palec, zawsze. I raz, i dwa. Ok? Przy F dokładnie tak samo.
I raz. I dwa. Przy G tak samo. I raz. I dwa. Ok? To zagrajmy sobie to jeszcze raz razem. Uwaga. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. Świetnie. Mamy już podkład muzyczny. Ok? W kolejnym kroku będziemy chcieli wprowadzić sobie jeszcze jakąś skalę do improwizacji, bo to, co żeśmy zrobili sobie tutaj, to jest tylko i wyłącznie tło, do którego będziemy grać. Polecam Ci, zanim przejdziemy dalej do tego, żeby przegrać sobie parę razy to tło, żeby ono było się troszeczkę zautomatyzowało, okay? Żeby było nam po prostu łatwiej. I teraz tak, do improwizacji polecam Ci bardzo gorąco skalę pentatoniczną. U mnie jest dostępny bezpłatny zupełnie kurs skali pentatonicznej, improwizacji pentatonicznej, gdzie przez 5 filmików przeprowadzam Cię dokładnie krok po kroku przez cały proces, dlatego polecam Ci bardzo gorąco. Link jest poniżej, gdybyś był zainteresowany, zainteresowany, możesz się zapisać i przerabiać sobie te lekcje. Jest naprawdę wiele, wiele wartości, o których nie sposób tutaj powiedzieć w czasie kilku minut. Dobrze, pentatonika w pigułce, prawda? Penta, czyli 5 dźwięków. I teraz, kiedy dzieci do mnie chodzą na lekcje gry, ja już od jakiegoś czasu wprowadzam im takie podstawy improwizacji i im tłumaczę pentatonikę w ten sposób. Cała klawiatura jest podzielona na grupy dwóch czarnych klawiszy oraz grupy trzech czarnych klawiszy, prawda? Pentatonika zawiera w sobie trzy dźwięki otaczające czarne klawisze. Zobacz, czyli to są te trzy dźwięki białe, prawda? Tu, 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 tu. Oraz dwa dźwięki, bo do pięciu brakuje nam jeszcze dwóch, dwa dźwięki, które są dokładnie po środku grupy czarnych klawiszy. I to jest dokładnie to, zobacz. Te pięć dźwięków stanowi nam skalę pentatoniczną. Tylko pięć dźwięków, które regularnie się powtarzają, bo to jest dokładnie to samo, prawda? Tylko podniesione o oktawę wyżej, a to jest dokładnie to samo, co wcześniej, tylko obniżone o oktawę. Dobrze. Skoro tak, to teraz, żeby zacząć improwizować, potrzebujemy podzielić sobie cały proces, bo tych klawiszy jest strasznie dużo, na dwa chwyty. Pierwszy chwyt będzie od C, ok? Pierwszy palec kładziemy sobie na dźwięku C i wykorzystamy sobie ten dźwięk, ten dźwięk, ten dźwięk i ten dźwięk. I słuchajcie, tylko cztery dźwięki. Tylko cztery dźwięki. Tutaj jest przykład takiej improwizacji króciutkiej, natomiast chodzi o to, żeby za pomocą tych czterech dźwięków wymyślać sobie dowolne melodie i robić przerwy gdzieś po środku, prawda? Wykorzystamy sobie do tego ósemki, czyli raz i dwa i trzy i cztery i. Czyli osiem dźwięków musi być w takcie, w jednym takcie. Zwróć uwagę, w jaki sposób ja liczę. Ja swinguję, prawda? Rytm prosty jest taki raz i dwa i trzy i cztery, a my będziemy swingować, czyli raz i dwa i trzy i cztery. Czyli jak mamy te cztery dźwięki, no to budujemy sobie kilka melodii. Raz i dwa i trzy i cztery i 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 raz. Ok? Spróbujmy sobie to zagrać do lewej ręki. Przerwa. Nie zapominajmy o przerwach. Przerwa. To samo możemy zrobić w drugim chwycie. To był nasz pierwszy chwyt, gdzie kciuk był pod C, a w drugim chwycie będziemy mieć piąty palec pod C. Zobacz. Wtedy zagramy tym dźwiękiem, tym, tym i tym, prawda? Znowu mamy cztery dźwięki, ten się powtarza w przypadku jednego i drugiego chwytu i gramy dokładnie, ćwiczymy tak samo, czyli raz i dwa i trzy. Wymyślamy nasze własne melodie. Zagrajmy sobie to z podkładem. Przerwa. Przerwa.
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Świetna zabawa, naprawdę kapitalna. To była pierwsza część. W drugiej części zrobimy sobie dokładnie to samo, tylko nie za pomocą ósemek, a za pomocą triolek. Tak, cie? Mamy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I na każdy raz musimy zagrać aż trzy nutki, czyli będzie raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I to samo zrobimy tu. Złapmy sobie pierwszy chwyt. Będzie raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz. Spróbuj. Naprawdę rewelacja. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zagrajmy sobie to z naszym podkładem muzycznym. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie zapominaj o przerwach, o pauzach. I to samo zrobimy z drugim chwytem, prawda? Zaczynając od C górnego. I teraz sztuką jest poruszać się pomiędzy jednym a drugim chwytem oraz pomiędzy ósemkami a triolkami. Ok? Czyli moglibyśmy zagrać na przykład tak. Ósemki. Przerwa. Triolki. Ósemki. Przerwa. Idźmy do drugiego chwytu. Zobacz, jak zmieniam chwyty. I teraz, mając już cały ten wachlarz różnych innych możliwości, polecam Ci, żeby ściągnąć sobie podkład muzyczny, który jest pod tym filmem jako link i sobie ćwiczyć. Grać sobie to codziennie, aby palce nam się po prostu troszkę rozruszały. Jakby to mogło brzmieć? No zagrajmy sobie kawałek. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, podoba Ci się mój styl, wciśnij subskrybuj oraz wciśnij dodatkowo dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. A jeśli masz ochotę zapisać się na mój bezpłatny kurs improwizacji pentatonicznej, zachęcam Cię do tego bardzo, bardzo gorąco. To nic nie kosztuje, a otrzymasz naprawdę kawał dobrej wiedzy. Link jest w załączniku poniżej. Do następnego razu. Trzymaj się. Cześć!